Witajcie w Copernic Design Studio, spółce wydzielonej z grupy Kopernik. Firma ta zajmuje się projektowaniem odnawialnych źródeł energii. Jednostka ta rozwijała się tak dynamicznie, że ma teraz osobną firmę, rozwijający się zespół i osobne biuro. Jesteśmy w Copernic Design Studio. Chodźcie, oprowadzę Was i pokażę Wam, co tutaj robimy. W Copernic Design Studio są trzy działy. Wszystko zaczyna się od tego działu tutaj. Jest to dział, który zajmuje się pozyskiwaniem lokalizacji. Mówimy, że w tej branży ten ma rację, kto ma lokalizację. A my tych lokalizacji mamy już na ponad 2500 hektarów. Tutaj pozyskujemy grunty, które następnie trafiają do działu developmentu. Tu pozyskujemy wszystkie pozwolenia. Od warunków zabudowy do tych najbardziej upragnionych warunków przyłączeniowych. Po uzyskaniu warunków przyłączeniowych trafiają projekty do działu projektów wykonawczych, gdzie powstają projekty budowlane i tam też jest nadzór nad realizacją farm, dzików, kolina. Mamy teraz ponad 8 MW pozwoleń. Mamy teraz opłaconych ponad 200 MW warunków przyłączeniowych. W dewelopmencie mamy teraz ponad 1200 MW. Firma ta rozwija się tak dynamicznie, że postanowiliśmy projekty realizować nie tylko dla naszej grupy, nie tylko dla naszych spółek celowych farm, ale także dla klientów zewnętrznych. W tym momencie mamy także 5 klientów zewnętrznych, dla których realizujemy usługę developmentu projektowania farm. Gdzie widzimy niszę? Niszę widzimy w tym, że wiele firm mikroinstalacyjnych będzie się teraz przekształcać z małych instalacji do dużych, powyżej 50 kW. Te z kolei wymagają pozwoleń, tak samo jak farmy fotowoltaiczne. Kilku takich klientów teraz sukcesywnie pozyskujemy. I oczywiście inwestorów, deweloperów, którzy chcą zlecić nam development lub kodewelopować z nami odnawialne źródła energii. Copernic Design Studio, jako firma, w której wszystko kręci się wokół Słońca, nie poprzestaje tylko na farmach fotowoltaicznych. Będziemy chcieli również rozwijać się w innych obszarach. W ramach tej jednostki mamy też dział R&D, którym rozwijamy kompetencje w zakresie wiatru. Tutaj za tym idzie nowelizacja ustawy odległościowej, która zmniejsza odległość z 10 km do 500 metrów, a także idziemy przede wszystkim w strategie wodorowe, magazynowanie energii, które pozwolą dostarczyć energię w konstans do warunków przyłączeniowych, aby je łatwiej pozyskiwać, elektromobilność, a także obszar związany z ambitnymi projektami w przyszłości, jak ciepłownie, ekospalarnie śmieci i wszystko, co jest związane z szeroko pojętą branżą odnawialnych źródeł energii. To nie jest projekt zmierzony na 2 lata. To jest projekt zmierzony na 10 lat w drodze do zeroemisyjności. To jest projekt zmierzony nawet na 30 lat. To może być naprawdę piękna firma, która może przypominać najpiękniejsze biura projektowe, które do tej pory były zarezerwowane dla budynków. My chcemy zmieniać świat poprzez projektowanie odnawialnych źródeł energii. Tu widzimy ogromny potencjał. Chodźcie, jeszcze pokażę Wam biuro. Tutaj jest Radziu, który zajmuje się m.in. ocieplaniem relacji z urzędami i sprawdzaniem, na jakim etapie są te wszystkie prace deweloperskie. Tam mamy dział strategii. A teraz chodźcie jeszcze zobaczcie taką ciekawą wartość dodaną do tego biura, które jest oczywiście biurem tymczasowym, ponieważ mamy zakontraktowane pod koniec przyszłego roku biuro na ponad 1800 metrów, gdzie na przełomie już 2022-2023 chcę mieć ponad 100 deweloperów na pokładzie Copernic Design Studio, ponieważ widzę dla nich robotę. Tu znajduje się restauracja, chodźcie. Tu nad nami znajduje się sala konferencyjna. Biuro znajduje się w samym centrum Krakowa, więc stąd widać widoki, dachy, tak bardzo charakterystyczne dla krajobrazu Krakowa. Przypominam sobie to jako student ASP, jak bardzo fascynowałem się takimi dachami. A tutaj, już tutaj, znajduje się naprawdę dobra restauracja, gdzie nasi pracownicy jadają posiłki, a także często również spotykamy się z gościami, żeby z nimi omawiać strategię współpracy. Ten ogród dachu rozciąga się aż do kilku kamienic. Chodźcie, zobaczcie. Jest tu bardzo przyjemnie. Stąd będzie widać już dachy, Wawel, Kościół Mariacki. Chodźcie, zobaczcie ten widok. To jest naprawdę fajne miejsce. Zapraszam serdecznie przyszłych partnerów. Nie tylko po to, aby zobaczyć piękny widok na Kraków, ale zapraszam partnerów, aby razem dewelopować odnawialne źródła energii. Zapraszam do współpracy. To będzie dobre Copernic Design Studio, to będzie dobra współpraca. Rahim Blak.